Dzień dobry Państwu, witam Państwa na konferencji prasowej senatora Aleksandra Pocieja oraz przedsiębiorczyń z Turystycznej Organizacji Otwartej reprezentującej branżę turystyczną dotkniętą koronawirusem, dla których pomocy nie przewidziała rządowa tarcza 6.0. Przewidziały ją senackie poprawki, które wciąż czekają na rozpatrzenie przez Sejm. Uprzejmie proszę pana senatora Aleksandra Pocieja o zabranie głosu. Szanowni Państwo, wydaje się, że w tak trudnym momencie, jakim jest nasz kraj, cały kontynent, powinniśmy, rządzący i opozycja, wspólnie wypracowywać pewne koncepcje. Niestety nie jesteśmy konsultowani przy kolejnych tarczach. Są one robione, jak pokazuje życie, trochę jak durszlak, są dziurawe. W związku z tym Senat do ostatniej, szóstej ustawy covidowej zgłosił olbrzymią ilość poprawek. Również przeprocedowaliśmy bardzo ważną inicjatywę. Nazywamy to inicjatywą senatora Scheinfelda, która po pierwsze te inicjatywy nasze, one zmierzają w kierunku po pierwsze nie jeden miesiąc pomocy, tylko dwa. Po drugie, rozszerzenie bardzo mocne podmiotów, którym się pomaga. Na przykład, to jest jeden przykład, nie będę więcej ich używał, branża turystyczna, południe Polski, rząd daje wielkim, czyli wielkim hotelom, natomiast zupełnie zostały pominięte pensjonaty, które stanowią dla tamtego regionu 80% całych obrotów. Następnie rozszerzaliśmy tę pomoc znowu nie tylko dla wielkich właścicieli hoteli, którzy są milionerami, ale dla wszystkich, którzy z tą branżą współpracują. Ponieważ na przykład brak obrotów i brak gości to również są problemy dla tysięcy ludzi, którzy współpracują, czyli od sprzątania poprzez pralnię, to trzeba zauważać. I jeszcze jeden element, który znalazł się, jeden z wielu elementów, to jest możliwość dania samorządom możliwości zwalniania z podatku gruntowego. Generalnie nasze przesłanie i nasz pomysł był taki, żeby nie tylko ci najbogatsi, ale wszyscy, którzy współpracują z tym sektorem. I dużo dłużej i większe pieniądze. Jak dramatyczna w tej chwili sytuacja jest w tej branży, to pozostawiam głos ludziom, paniom, które się na tym najlepiej znają, ponieważ reprezentują interesy całej tej branży. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję panie senatorze. Uprzejmie proszę o zabranie głosu panią Alinę Dybaś-Grabowską, prezes Turystycznej Organizacji Otwartej. Dzień dobry państwu. Proszę państwa, poglądów jest wiele. Turystyka jest jedna. Spotkajmy się ponad podziałami i pomóżmy ludziom, którzy tego potrzebują. W tej chwili tysiące ludzi zostało bez pracy. Skrócenie okresu ferii powoduje, że miejscowości turystyczne, chociażby takie jak Karpacz, Wisła, Ustroń, wszyscy je znamy, zostaną odcięte od możliwości zarobkowania. Proszę państwa, turystyka to nie tylko hotel, to również piekarnia, to również restauracja i różne usługi. W miejscowościach turystycznych często całe rodziny żyją właśnie tylko i wyłącznie, mówiąc kolokwialnie, z turysty. Nie możemy pozwolić na to, żeby tragedie, które już się dzieją i które już się stały, powiększyły się jeszcze bardziej. Dramaty ludzi tracących wszystko w ciągu ostatnich kilku miesięcy dochodzą do takiego apogeum, że obawiamy się o to, co będzie z nami dalej. Proszę państwa,
Ostatnio skrócenie tego okresu ferii jest odcięciem kroplówki ostatniej dla pacjenta, który jeszcze oddycha. Oprócz tego, mimo wprowadzonych poprawek, o które bardzo prosiliśmy, nie zostały zarekomendowane pozytywnie do tarczy 6.0 poprawki dotyczące organizatorów turystyki, agentów turystycznych, przewodników turguidów, systemów turguidów oraz 55.20, czyli między innymi pensjonatów. Jak spojrzycie Państwo na całą branżę, to spójrzcie na to w ten sposób. Organizator, który organizuje imprezę, korzysta z usług hotelarza, przewoźnika, pilota i przewodnika. Agent turystyczny to sprzedaje. Następnie klient jedzie do takiej miejscowości, wychodzi do restauracji, może pójdzie do kina, skorzysta z różnego rodzaju atrakcji, ze spa pójdzie do fryzjera. Spójrzcie Państwo, jaka to jest rzesza ludzi, która pozostała bez pracy. To, o co my apelujemy i o co prosimy, to stańmy ponad podziałami. Turystyczna organizacja otwarta zrzesza 1000 członków, ale jest jeszcze wiele innych osób, które myślą dokładnie tak samo jak my. Stańmy ponad podziałami, pomóżcie nam, pomóżcie naszym pracownikom, bo to są dramaty przede wszystkim ludzkie. To już nawet nie chodzi o przedsiębiorców, to już chodzi o rodziny tych przedsiębiorców. Bardziej szczegółowo chciałabym, żeby Państwo zapoznali się z tematem turystyki szkolnej i młodzieżowej oraz organizatorów, ale o to poproszę moje koleżanki. Bardzo dziękuję. Uprzejmie proszę o zabranie głosu panią Annę Ptak, członek Zarządu Turystycznej Organizacji Otwartej. Drodzy Państwo, jeśli chodzi o wyjazdy młodzieżowe, nie tylko te krajoznawcze, ale też kolonie i obozy, mówimy o załamaniu rynku od marca tego roku. Jesteśmy w 8 miesiącu bardzo obniżonych możliwości w ogóle realizacji jakichkolwiek wyjazdów. W marcu, w maju, w kwietniu nie było ani jednej wycieczki szkolnej. Przypominam też, że i pensjonaty, i biura podróży nie były do końca pewne, czy będą mogły zorganizować obozy i kolonie. Decyzja została podjęta dopiero w drugiej połowie czerwca o możliwości realizacji tego typu wyjazdów. Oznaczało to bardzo obniżony popyt i zainteresowanie ze strony rodziców w tej niepewnej sytuacji. Mamy do czynienia z zerową realizacją, jeśli chodzi o wypoczynek czy krajoznawcze, wyjazdy krajoznawcze dzieci i młodzieży. Mamy do czynienia z załamaniem jesiennym, a teraz mówimy o tym, że w trakcie ferii zimowych nie będziemy mogli tych wyjazdów w ogóle organizować. To nie oznacza, że nie wyjadą polscy obywatele na Słowację, do Czech, czy na tereny włoskich gór. To wcale tak nie oznacza, ale my w Polsce zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami tych wyjazdów realizować nie możemy. Jeśli puszcza się do nas oko i mówi, ale przecież hotele mogą organizować wyjazdy służbowe, czy naprawdę o to chodzi, czy mamy, obywatel polski musi oszukiwać i wynajmować magazyn dla nart, usługę medyczną w postaci spa. Nie o to nam chodzi. Uważamy, że jeśli chodzi o wsparcie rządowe, powinniśmy w momencie, kiedy nie zarabiamy, posługiwać się prostym równaniem. Nie zarabiasz, nie płacisz składek. My w tej chwili, jako biuro podróży, jako tour operatorzy, mamy do czynienia z zapętleniem się w należności z tytułu ZUS. My nie zarabiamy i nie mamy jak płacić tych składek, a nie zostajemy z tego zwolnieni i pomijani w tarczy. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Proszę o zabranie głosu panią Iwonę Masłowską-Sprychę, członek Zarządu Turystycznej Organizacji Otwartej. Szanowni Państwo, nawiązując do pań, które przede mną zabierały głos, jak również pana senatora, chciałam zwrócić uwagę, że tour operatorzy, możemy to porównać do producenta. To producent, który importuje, to producent, który eksportuje, który napędza gospodarkę krajową. Proszę pamiętać, że większość małych i mikroprzedsiębiorstw to są rodzinne firmy, ale te rodzinne firmy to również są i zatrudniają sąsiadów, zatrudniają bliższych, dalszych znajomych. Możliwości, które mamy w dużych miastach, nie ma takich możliwości w mniejszych miejscowościach.
Tu ewentualnie w dużym mieście możemy znaleźć dodatkową pracę, dodatkowy zarobek, środki do życia dla rodziny. W małej miejscowości jest to troszeczkę trudne. To właśnie tour operator, ten producent, którego porównałam, w tym naczyniu powiązanym z innymi działkami w branży turystycznej, to on musi ponieść również koszty gwarancji. To jest coś, co poza składkami ZUS-u, co poza stałymi kosztami prowadzenia firmy, to jest gwarancja. On musi ją kupić, to kosztuje kilka tysięcy złotych, bo inaczej nie może funkcjonować zgodnie z prawem. Proszę Państwa, to właśnie tour operator między innymi swoim kontrahentom, współpracującym firmom, przewoźnikom daje swój produkt. Dzięki przewoźnikom jest możliwość realizacji programu. Dzięki przewoźnikom klient trafia z lotniska do hotelu. Dzięki przewoźnikom to też funkcjonuje pilot i przewodnik. Więc to nie jest tak, że my jesteśmy po prostu oderwani. Jeżeli się pomoże jednej grupie, a nie pomoże się drugiej, to potem się okaże, że ta jedna grupa, która otrzymała pomoc, nie może funkcjonować, bo nie ma na przykład producenta, czyli tour operatora. Jeśli chodzi o przewoźników, pod patronatem pana prezydenta Andrzeja Dudy zostały podjęte rozmowy z leasingami. I to już jest jak na dobrej drodze, żeby te kwestie rozwiązać korzystnie dla przewoźników. Pozostaje jeszcze część grupy przewoźników, która ma kredyty. To jeszcze pozostaje w sferze kolejnych podjęcia rozmów, kolejnych negocjacji. Także proszę Państwa, to nie jest tak, że my jesteśmy oderwani od społeczeństwa. My się staramy, żeby nasze usługi były jak najlepsze jakościowo i proszę pamiętać, że ta kadra, którą mamy, to nie są ludzie, którzy się tylko nauczyli w szkole, gdzie leży jakieś miasto, gdzie jest jakieś muzeum historii. To są lata doświadczeń i praktyki, ponieważ to są częściowo logistycy. To jest praca z ludźmi, praca jedna z cięższych, z ludźmi i dla ludzi. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Bardzo dziękuję. Czy mają Państwo pytania? Ja chciałbym dwa zdania podsumowania. W propozycjach Senatu jest, i tutaj odnoszę się do słów pań sprzed chwili, jest po pierwsze propozycja i możliwość zawieszania działalności, bo chodzi o to, żeby nie obciążać niedziałających firm ZUS-em i podatkami. Jest również propozycja objęcia wszystkich firm, a nie tylko tych, które działały przed wrześniem zeszłego roku, ponieważ jedynym kryterium, naszym zdaniem, powinny być utracone dochody, a nie to, czy firma została zarejestrowana przed wrześniem, czy po październiku. I w związku z tym, podsumowując, wielokrotnie większość rządząca zwracała się z apelami do Senatu, żeby nie patrząc na dziurawe propozycje i kulawe rozwiązania, żebyśmy jak najszybciej procedowali. Więc ja chciałbym teraz większość sejmową wezwać do tego samego, to znaczy nie wrzucajcie dobrych pomysłów do zamrażarki, ani nie odrzucajcie dobrych poprawek, które służą wszystkim. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panie senatorze. Czy mają państwo pytania? Jeżeli nie, to bardzo dziękuję panu senatorowi i paniom za udział w konferencji. Dziękuję państwu i do zobaczenia.